protestujemy przeciwko odebraniu wody społeczeństwu. Przekonywaliśmy tutaj kierownictwo Banku Światowego, że naszym zdaniem ten projekt powinien być wstrzymany i może zagrażać bezpieczeństwu zarówno mieszkańców, Polek i Polaków, ale także może w sposób nieodwracalny niszczyć wartościowe elementy środowiska naturalnego. Gospodarczo kompletnie nietrafiony i oczywiście to jest pomysł, który zadłuży kraj i zadłuży nas. Rzekom musimy oddać ich przestrzeń i musimy z nimi żyć, a nie z nimi walczyć. Wszystkie obszary Natura 2000 na Odrze w wyniku tego projektu są zagrożone. Cały rząd stanął przeciwko rzekom. Mamy do czynienia z wojną wodną. Naszym zdaniem w ogóle te działania przyniosą wręcz przeciwny efekt, zwiększenie jakby zagrożenia powodziowego. Woda dla ludzi, nie dla rządzących.